Przy ulicy Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim budowany jest stadion lekkoatletyczny. Zanim jednak prace mogły ruszyć pełną parą, konieczne było wykonanie ekshumacji szczątków niemieckich żołnierzy. Wiemy z zachowanych dokumentów, że grzebano tam poległych na froncie oraz zmarłych w pobliskim szpitalu polowym, który mieścił się w obecnym budynku 3. Liceum Ogólnokształcącego. Część ciał niemieckich żołnierzy ekshumowano w latach 90. ubiegłego wieku na zlecenie niemieckiego rządu. W czerwcu bieżącego roku specjalistyczna firma przeprowadziła badanie pozostałej części cmentarza wojennego. Nad szczątkami, przynajmniej w kilku blokach, nie w całości, kilkanaście pewnie albo kilkadziesiąt lat temu, tego nie wiemy do końca, był budowany gazociąg i w tym momencie on dokładnie przeszedł po linii tych mogił. Na tym samym poziomie, także w czasie budowy tego gazociągu na pewno wszyscy doskonale wiedzieli, co odkryli w tym czasie. No i w związku z tym te szczątki są teraz nieco przemieszane, ale próbujemy je kompletować i indywidualizować, czyli próbujemy podjąć szczątki pojedynczo. Ekshumacja już się zakończyła. Wydobyto 377 szczątków niemieckich żołnierzy, którzy grzebani byli na cmentarzu przy ulicy Żeromskiego od sierpnia 1944 roku do stycznia 1945 roku. Miejsca pochówku tych żołnierzy, które zostały wskazane przez stronę niemiecką, pokryły się praktycznie w 100% z tym, co udało się odnaleźć na miejscu. Spośród tych 377 ciał, właściwie szczątków ciał żołnierzy, tylko 6 szczątków było takich, które nie były wskazane przez stronę niemiecką. Prawdopodobnie były to pochówki, które były wykonywane już po, możliwe, że przez ludność tutaj cywilną, już pod koniec trwania wojny, ponieważ te ciała nie posiadały identyfikatorów, więc przyjmuje się, że to były takie pochówki wykonywane w sposób szybki i one już nie były naniesione na dokumentację, którą otrzymaliśmy ze strony niemieckiej. Oprócz ekshumacji zostały wykonane również prace sondażowe wokół kwater, w których znajdowały się mogiły, bowiem Instytut Pamięci Narodowej nałożył na powiat taki obowiązek. Prace sondażowe polegały na tym, że po prostu teren został dodatkowo przekopany z marginesem kilku metrów z każdej strony po to, żeby ostatecznie potwierdzić, że poza cmentarzem ciała pochówki nie były wykonywane i te roboty potwierdziły właśnie taki stan rzeczy. Obecnie kontynuowane są prace przy budowie stadionu. Przypomnijmy, obiekt lekkoatletyczny ma być gotowy w czerwcu 2024 roku.